Eluwina, dzień doberek, Call of Duty Vanguard, lecimy dalej, słuchajcie, bo karabiny snajperskie już są prawie zrobione, trójliniowy, czy tam trzyliniowy jest na 44 poziomie i co ciekawe, kara już zrobiłem i tymi snajperkami naprawdę fajnie się gra. A, i łysy jestem, jakby co. No ale wracając do karabinów snajperskich, to kart celuje w te 500 milisekund i tak samo trzyliniowy, typ 99 pewnie też, ale tak ogólnie to się całkiem spoko nimi gra i jakby oczywiście robienie quickscope'ów w ogóle nie wchodzi w grę, szczególnie przy MP40 czy STG, które zabijają na dwa strzały, a celują dwu lub trzykrotnie szybciej, ale da się tym grać, jak się postoi na spawnie, to całkiem fajnie wchodzi. Co więcej, operatorów też już mam prawie skończonych, bo została mi Polina na 16, prawie 17 poziomie, także myślę, że dzisiaj na streamie skończymy i karabiny snajperskie, i operatorów, i zostają tylko zwykłe pistolety do wylewelowania i mam wszystko na maksa. Potem tylko kamuflaże i... elegancko. Jeżeli mogę wam sprzedać jakąś poradę, to przede wszystkim na trzyliniowym nie używajcie za cholerę tej pierwszej lufy z nadmierną przebijalnością, bo okazuje się, że wcale to nie działa na małym dystansie, ale też na dalekie dystanse i powoduje to, że nie zabijecie na strzała w klatkę piersiową, przy czym na każdej innej lufie tak naprawdę dacie radę. Polecam z kolei tą kowaleską. Czas celowania będzie tragiczny, ale jeżeli stoicie i tak na spawnie albo gdzieś na daleko, no to nie ma to dużego znaczenia, a rzeczywiście zabijamy chyba również w kończyny na strzała. Także pierwszej lufy na pewno nie bierzcie na karabinie liniowym, kowalewską 820 polecam. Jakby oczywiście z tą lufą quickscope'owanie to jest siermięga i to w ogóle nie jest właściwie możliwe, bym powiedział, wręcz jeżeli traficie na przeciwnika, który jakkolwiek umie strzelać. Natomiast na te dystanse trochę dłuższe to naprawdę bardzo fajna lufa. Była jeszcze technika, żeby wziąć bagnet i wyposażyć zamiast nadwyżki zwiększony zasięg bodajże, ataku wręcz na tym bagnecie. Tylko problem jest taki, że oni to chyba znerfili, bo jak brałem bagnet, to już mnie nie teleportowało 20 metrów do przodu, a był to najszybszy sposób na wylewelowanie tych snajperek. Także niestety będziecie musieli to przeżyć po prostu grając normalnie, ale tak jak mówię, ja się zdziwiłem, bo idzie naprawdę całkiem sprawnie, tak jak na każdej innej broni, około 4 godziny z podwójnym expem czy żetonami, także spoko. Ostatnio w ogóle pojawił się leak, że... Znaczy właściwie nie wiadomo do końca, czy ogólnie nowa mapa Caldera będzie na starym silniku z Modern Warfare jeszcze, nie z Vanguarda odnowionym, tylko wszystko będzie się odbywało na tym starym silniku, czyli i movement, i wszystkie atuty i tak dalej zostaną takie, jakie są. Czy chodzi tu tylko o ten przedpremierowy dostęp do Caldery tego 8 grudnia dla posiadaczy Vanguarda? Prawdopodobnie to drugie, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego względu, że było całkiem sporo leaków, jeżeli właśnie chodzi o to, że Caldera będzie na nowym silniku, na silniku Vanguarda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze wszystkimi dodatkami, atutami i tego typu rzeczami, bo nie słyszałem, żeby się zamieniały, a szkoda, bo atuty z Modern Warfare wypadałoby trochę zmienić. Z drugiej jednak strony uważam, że gdyby przenieść atuty takie, jakie są, to ten pierwszy atut jest cholernie mocną i ciężką do wyboru kategorią, bo mamy tutaj właściwie wszystkie atuty, które są takimi bardzo dobrymi atutami. Oczywiście fortyfikacja te 15% myślę, że powinni zbuffować, bo 15% to niestety zbyt mało, żeby cokolwiek tak naprawdę robiło. Natomiast reszta tych atutów jest po prostu cholernie mocna. Z kolei drugi atut i trzeci atut jest, no, taki, powiedzmy sobie szczerze, średni. Plus jest taki tak naprawdę, że przesada jest w takiej właśnie trzeciej kategorii, gdzie de facto nie potrzebujemy kolejnego zrzutu. Ta waga lekka byłaby prawdopodobnie bardzo fajna na dojazdy, ale jeżeli jej nie mamy, to pewnie nic się nie będzie działo i tak naprawdę z jednym zrzutem mamy dwie bronie i wszystkie atuty, których potrzebujemy. Tak więc z jednej strony fajnie, że musimy wybrać taki jeden najważniejszy atut, ale z drugiej strony myślę, że lepiej byłoby, gdyby tych kategorii takich ciężkich do wyboru było co najmniej dwie. Czyli mamy rozłożone te chyba tam 6 atutów w tej pierwszej kategorii jest. Te 6 atutów po prostu na dwie różne kategorie. I mamy pierwszy i drugi atut, taki bardzo ciężki do wyboru, jednocześnie bardzo mocny. Ale nie skupiamy się też tylko na jednej kategorii. Zobaczymy, jak się będzie grało wtedy na Warzone z tą jedną kategorią taką silną. Myślę, że i tak zdecydowanie lepiej niż jest w tym momencie, szczególnie ze względu na... Siema Dozo, siema widzu. Widzu. No, pozdrawiam z tego miejsca krzyśka.pl, a wracając do moich rozważań, to oczywiście zapomniałem, o czym mówiłem. A, że nie tylko, że przez tą właśnie silną pierwszą kategorię, ale też przez to, że duch jest na przykład znerfiony w ten sposób, że jest niewykrywalny, ale w ruchu. Czyli będzie to dosyć ciekawe na ostatnich strefach, bo ducha zawsze chcemy mieć na ostatnich strefach, ale z kolei w ostatnich strefach się dosyć pasywnie gra, więc bez ruchu. Więc pytanie, co oznacza tak dokładnie w ruchu? Czy wystarczy przemierzać
5 metrów na 10 sekund i wystarczy to i jesteśmy kwalifikowani jako osoba poruszająca się? Czy trzeba przemierzać 1000 metrów na sekundę, żeby być zakwalifikowaną jako bycie w ruchu? Zobaczymy, ale powtarzam, myślę, że i tak będzie dużo lepiej niż do tej pory. Double headshot, dzień dobry. Co do samych snajperek, to z racji tego, że tak się szybko levelują, to prawdopodobnie po prostu dostają one więcej expa w stosunku do na przykład karabinów szturmowych czy pistoletów maszynowych, bo killi robi się zdecydowanie mniej mimo wszystko na snajperkach. A tak czy siak około 4 godziny na jedną snajperkę schodzi z podwójnym expem, czyli identycznie jak na każdej innej broni. Ja nie narzekam, bardzo fajnie, szczególnie z tego względu jak wolne są te snajperki. O quickscope'owaniu to możemy naprawdę zapomnieć. Ja też w sumie snajperkami nigdy na multi nie grałem, bo zawsze grałem na hardkorze, a na hardkorze snajperki są, nawet jeżeli są szybkie, to i tak są dosyć średnią opcją. Z tego względu, czy to pistolet maszynowy, czy to karabin szturmowy, to i tak zabija na jednego strzała góra dwa. Więc snajperki na hardkorze no, są jeszcze mniej użyteczne niż na zwykłym trybie. A ja na zwykłym trybie nigdy nie grałem za dużo. Ale powiem wam szczerze, że mi się tak cholernie tymi snajperkami dobrze gra na zwykłym trybie, że żałuję, że nie spróbowałem wcześniej. Naprawdę żałuję. Nawet w takiej sytuacji, kiedy snajperki celują pół sekundy. Gra mi się tym naprawdę fantastycznie i jest taka super satysfakcja, jak trafi się przeciwnika i zginie na jednego strzała. To jest strasznie satysfakcjonujące. Polecam każdemu. Jeżeli nigdy nie graliście snajperkami, zdecydowanie polecam. Tylko oczywiście ten chłop na oponach zawsze musi tam siedzieć, cholera. Jego nigdy nie widać i trafić mu w głowę to... Oczywiście karabin trzyliniowy jeszcze boryka się z tą rzeczą, że jeżeli chodzi o wyzwanie na kamuflaże, to musimy 100 razy zabić 5 przeciwników bez śmierci. Na innych karabinach snajperskich jest to już tylko 30 razy. Na trzyliniowym natomiast tego nie zmienili z jakiegoś powodu. Na karze już udało mi się to zrobić, więc kara mam z głowy tak de facto. Tutaj jeszcze jednego killa mi brakuje do 5, więc fajnie byłoby to zrobić. Pytanie tylko, czy chłop starczą mi nie zasłoni przeciwnika, ale się udało zabić, więc kozacko. 6 kill, easy peasy, lemon squeezy. No i żeby oczywiście cholerne psy nie dojechały, jakieś moździerze i tak dalej, i tak dalej. Są największe zmory tego multiplayera. Naprawdę, jeżeli chodzi o te moździerze i psy, to jest takie przekleństwo. Uważam, że te zarówno moździerze, jak i psy albo powinny być mocno znerfione, albo za jakąś dużo większą liczbę zabójstw. Bo w tym momencie, no to szczególnie te moździerze. I szczególnie na shipmencie i Dust House'ie, bo rozumiem, że na większych mapach to może nie być aż taki problem, ale wiecie, tutaj się puszcza przeciwnikowi na spawna i przeciwnik dalej się respi w tym ostrzale moździerzowym i wszyscy mają wszystko w dupie i... Nie. Moździerze!